Chciałbym przede wszystkim, żeby moje poselstwo dzisiaj było potraktowane w sposób proroczy, żebyście absolutnie nie odebrali tego w sposób legalistyczny. Bardzo ważne. Działa tylko prawda i nic więcej. Działa tylko prawda i nic więcej. Słowa, które nie wypowiedział Jezus, nie mają żadnej mocy. A moc mają słowa, które pochodzą od Boga. Czy ja mam mikrofon po to, żeby nie krzyczeć więcej? Jeszcze raz powtórzę. Chciałabym, żeby moje poselstwo było potraktowane w sposób proroczy, a nie odebrane w sposób legalistyczny. Wierzę, że weźmiecie z tego coś dla siebie. Obejrzałem sobie w ostatnim czasie starą konferencję Dereka Prince'a z 96 roku. I bardzo się popłakałam. Bardzo mnie poruszyło to wydarzenie, które tam miało miejsce. Po uwielbieniu wszyscy się rozeszli. Część siadała, było zamieszanie, część wychodziła do toalety, część coś tam robiła. A Derek Prince stał na środku ze swoją żoną Ruth. Stanął tak i mówi: to przedziwne, że przed chwileczką chwaliliście Pana, a teraz chwalicie się nawzajem. Tylko te słowa spowodowały, że się strasznie spłakałem. W ogóle mówię: wow, jaki klasyk. Wezwał swoją żonę i mówi: Ruth, pozwól, będziemy proklamować Słowo Boże. I obydwoje stanęli i zaczęli proklamować Boże Słowo. W czasach Pięćdziesiątnicy już były wtedy, mówili, że to są czasy ostateczne. Więc czy my żyjemy w czasach ostatecznych? Żyjemy w czasach ostatecznych. Słowo Boże mówi, że jeśli bezprawie się rozmnoży, to miłość wielu, co? Oziębnie. Przyjaciele, chciałabym mówić dzisiaj do was na temat bardzo prostych prawd, na temat tego, na temat różnicy między fałszywymi rzeczami, a rzeczami prawdziwymi, między rzeczami duchowymi, a rzeczami duszewnymi. Dzisiaj jest masa wszystkiego. Masa. Dzisiaj w internecie znajdziesz wszystko. Chciałabym, abyśmy byli ruchem, który jest ruchem klarownym, który zna swojego Boga, żyje w oparciu o prawdy biblijne, żebyśmy nie byli zmąceni mętnym winem. Myślą przewodnią, która będzie mi towarzyszyła, jest pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, drugi rozdział od 13 wersetu do 15. Słowo Boże nie potrzebuje psychologicznego żargonu. Słowo Boże jest mocne. Ono jest jak młot, ono jest jak miecz. Wiecie, jak jest. Spotykacie się z ludźmi, sami też wiecie, jak jest u was. Bardzo dużo słyszy się takich rzeczy. Wiesz, modlitwa nie działa. Czytam Biblię i nie działa. Chodzę na konsultacje i to nie działa. To nie działa, to nie działa, to nie działa. To jest nowożytne chrześcijaństwo. Nic nie działa. Wszystko działa tak samo, jak działało kiedyś. Działa Jezus, działa Jego Słowo. Kwestia, jak my podchodzimy do prawd Bożych, jaki mamy do nich stosunek i jak je wprowadzamy do naszego prywatnego życia. To jest prawda. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian 2:13-15. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. To jest bardzo ważne, aby do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę, aby nie dać się wkręcać w rzeczy, które nie są rzeczami duchowymi, a są rzeczami duszewnymi i sprowadzają tak naprawdę, wprowadzają nas pod wpływ zupełnie innego ducha. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo dla nich są głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam. Sam zaś nie polega niczyjemu osądowi. Coś wam teraz powiem, jak oglądałam tę konferencję, w ogóle przestałam patrzeć na tych ludzi, a wsłuchiwałam się w to, co mówi Derek Prince. Słowo, które on proklamował i miejsce, z którego on to słowo proklamował, ponieważ on żył tym słowem. Miejsce, z którego on wypowiadał te słowa, one mnie przeszywały. One mnie przeszywały. A więc przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę, Paweł pokazuje, że niezmiernie ważną rzeczą jest zdobycie dla Bożego ludu umiejętności odróżnienia tego, co jest duchowe od tego, co jest duszewne. To jest bardzo ważna rzecz. I ja modlę się, abyście dzisiaj, bo coś wam powiem, jeśli się nie zadaje właściwych pytań, to też się nie dostaje właściwych odpowiedzi. Modlę się, abyście zaczęli Bogu zadawać właściwe pytania. Ponieważ wszyscy jesteśmy na różnych poziomach naszej wiary. I tak jak Artur jest zjednoczony z Bogiem, tak wielu z nas może tego jeszcze nie rozumieć. I bardzo ważne, aby na odpowiednim etapie swojego życia odpowiednio wołać do Boga. Tak? Bóg chce, aby lud Jego posiadł umiejętność odróżnienia rzeczy fałszywych od prawdziwych, duchowych od duszewnych. Inaczej będziemy masą ludzi, która tak naprawdę daje się wielokrotnie wkręcać w różnego rodzaju ruchy. A to potem powoduje, że mamy niepowodzenie w naszym życiu. Więc to jest bardzo ważna rzecz, abyście dzisiaj posiedli tą informację i abyście dzisiaj wiedzieli, że Bóg chce, abyście wy umieli, wy osobiście odróżnić, co jest duchowe, a co jest duszewne. To jest podstawowa sprawa do osiągania powodzenia w duchowym życiu. Zdolność osądzenia i rozróżnienia między tym, co duchowe, a tym, co duszewne. I teraz pozwoliłam sobie napisać ze słownika języka polskiego, co to znaczy osądzić. Osądzić to znaczy wydać opinię o kimś lub o czymś, rozpatrzyć sprawę i wydać wyrok. Skazać wyrokiem sądu. Rozróżnić, również ze słownika języka polskiego, stwierdzić różnicę między kimś a kimś lub między czymś a czymś. Wyodrębnić z tego tła, z jakiejś całości. I teraz tak. Cokolwiek w ogóle przychodzi do twojego życia, z czymkolwiek się mierzysz, musisz umieć na podstawie prawd Bożych rozsądzić, czy to była rzecz duchowa, czy to była rzecz duszewna. Ja w ogóle, z uwagi na to, że jestem w służbie już dosyć długo i coś wam powiem, w ogóle szczerze będę do was mówiła, bo to wiecie, my nie jesteśmy po to, żeby zbudować jakąś w ogóle strukturę, która jest sama w sobie strukturą, a nie ma w niej życia. Nie, chodzi o to, żebyśmy my, jak to często mówimy, byli kumaci. Wiecie, to taki najprostszy język. Bóg chce, żebyś był kumaty, żebyś w ogóle wiedział, o co chodzi tak naprawdę w tym Królestwie Bożym. Kiedyś pewien człowiek powiedział tak, przychodzą do mnie do kościoła bardzo inteligentni ludzie. Natomiast w ogóle jak mówię do nich o rzeczach duchowych, to w ogóle siedzą i przewalają oczami. Czemu? Czemu? Bo nie zadają Bogu właściwych pytań. My na początku naszej drogi zadawaliśmy Bogu właściwe pytania. Nikt z nas nie posiadł doktoratu na temat modlitwy, jak się modlić i tak dalej. Wielokrotnie modliliśmy się tylko i wyłącznie tak. Boże, uratuj. Boże, ratunku. Boże, wspomóż. Czy to jest teologicznie poprawne? Ja nie wiem. Ale Bóg chce, abyś doświadczył go jako życia. I teraz na przykład przykład. Jak osądzać rzeczy. I rzeczy na przykład związane z Kościołem. Na przykład prorokowanie.
To, co ja do was mówię, sądźcie też. Macie to sądzić. Pewien klasyk powiedział tak. Jeśli starszyzna zboru nie jest w stanie osądzić proroctw, to również niech zabrania prorokować. Ponieważ fałszywe proroctwa wyrządzają ciału Chrystusa ogromną krzywdę i ogromną szkodę. I to jest praktykowanie tych rzeczy. I jak to rozróżniamy? Jeśli ktoś wychodzi i prorokuje, tak, to co mamy robić? Osądzać to. Czy jest błędem, że wstajemy i mówimy, słuchaj, tak nie mówi Pan. Co należy robić? Praktykować te rzeczy. Spotkało nas życie. Spotkało nas życie. Oddałeś życie Jezusowi i spotkało Cię życie w postaci przynależności do Kościoła. Przynależysz teraz do wspólnoty, Twoje życie jest zjednoczone ze wspólnotą, tak? I powiedzmy kwestia prorokowania. Należy te rzeczy sądzić. Duszewne związki. Wiecie, że tak naprawdę można być pędzonym w służbie przez duszę, z odrzucenia, z różnego rodzaju braków. To niekoniecznie są rzeczy w ogóle duchowe. Nie zawsze to, co widzimy na przykład na ten pierwszy rzut oka, to jest rzecz duchowa. Nie. Dla mnie zawsze jest bardzo ważna zmiana. Co za tym idzie? W tych miejscach, kiedy było kiedyś przebudzenie, powiedzmy tam Azusa Street i tak dalej, jak oni nie mieli w ogóle pojęcia, czy w jeszcze innych miejscach, kiedy tak naprawdę nie wiedzieli o spoczynku w Duchu Świętym, wiecie, kładli ręce na ludzi i zadawali sobie pytania, wow, co to jest, widzimy to po raz pierwszy. Stali między sobą usługujący i mówili, co, zobaczymy, kogo będzie chwalił, jak wstanie. Jak będzie chwalił Boga, to znaczy, że to z Ducha. Nie wiemy, praktykujemy dopiero, tak? I teraz warto się odnieść do wszystkich rzeczy z naszego życia. Ile razy miałem upadek w Duchu Świętym? Co za tym poszło? Jaka zmiana? Jaka zmiana? My musimy te rzeczy weryfikować. Musimy, dlatego że inaczej będziemy ubici nauczaniami, tak? Które tak naprawdę nie przyniosły w naszym życiu żadnego efektu, żadnego owocu. Wielokrotnie powrócę jeszcze do związków. Powiedzmy, że ktoś mówi, to jest on. Ja mówię, a skąd wiesz? Ale Pan mi powiedział. Ja mówię, okej. I potem ktoś przychodzi i mówi, wiesz, jednak zaczęliśmy, wiesz, no nie od tej strony, co trzeba. Ja mówię, okej. Jakie to było? Bo to trzeba natychmiast postawić diagnozę. Jakie to było? Czy to było prawdziwe? To nie było prawdziwe. To nie było prawdziwe. Dlaczego nie było prawdziwe? Dlatego, że prawdy Boże nie są w Tobie ugruntowane i na przykład nie zrobiłaś testu prawdy. Kiedy pojawił się mężczyzna, trzeba było natychmiast ogłosić mu Ewangelię. A kiedy powiedział, że oddał swoje życie Jezusowi, to trzeba go przyprowadzić gdzie? Do domu. Do domu. Idziemy do domu. Pokażę Ci, jak wygląda mój dom. Pokażę Ci w ogóle, jak żyję. Chodź do domu. Bez tego na przykład testu prawdy, tak? No, koniec. Tak od razu do domu. Tak od razu do domu. Ja mówię o domu jako o wspólnocie. Duszewne rzeczy odwołują się do emocji, poruszają nas, są ładne. I teraz na przykład dam przykład uwielbienia. Zobaczcie, bo na pewno też tego doświadczacie. My też przerabiamy piosenki, one są fajne, one są jak gdyby pięknie napisane, piękne są słowa i tak dalej. Ale wiecie, że nieraz wyśpiewamy 3 piosenki, tak? Z masą ilości słów i wiemy, że jest coś nie tak. A potem zaśpiewamy 50 razy ten sam werset i jest poruszenie? Jest poruszenie. Ale to, co jest dziś nowożytne, wiecie, jak gdyby, bo my też musimy w ogóle zobaczyć, że to, co się dzieje na świecie, to ma też odbicie w Kościele. Tak? Ten cały bałagan, który jest na zewnątrz, chce mieć wpływ na nasze głowy. Chce mieć wpływ na nasze głowy. Przeciwne jest to, że w ogóle to są tak fundamentalne rzeczy, że kiedy odsłuchuję sobie fundamentów na przykład, no to o tym nauczamy fundamentalnych w ogóle rzeczy. Duszewnych chrześcijan bardzo łatwo jest zwieść. Naprawdę. Byliśmy kiedyś na Ukrainie, pojechaliśmy tam na spotkanie z pewnym usługującym
z takim apostołem, ale też chcieliśmy tam innego człowieka zobaczyć. Niemniej jednak było tam na tym miejscu takie, my wtedy już umieliśmy to rozpoznać. Z uwagi na to, że chodziliśmy z Bogiem, prawdy Boże były w nas ugruntowane i wiedzieliśmy, że dochodzi tam do wyłudzenia finansowego. Ale wiele ludzi dało się w to wkręcić. Z uwagi na to, że nie byli ugruntowani w prawdach Bożych, z uwagi na to, że nie wiedzieli, że zbawienie jest za darmo, że uzdrowienie jest za darmo, to podpisywali czeki na jakieś tam pieniądze, tak? A będziesz uzdrowiony. Rozumiecie? A Bóg chce, aby Jego lud miał otwarte oczy i otwarte uszy, aby lud Boży chodził w prawdzie, aby lud Boży nie dawał się wkręcać we wszystko. Tu jest poruszenie, tam jest poruszenie, tu jest poruszenie i ja muszę wiedzieć, gdzie jest poruszenie. Nie możesz swojego też życia budować w oparciu o światło w innym człowieku. Musisz swoje życie budować w oparciu o światło, które jest w Tobie. W Tobie, Jezus, w Tobie nadzieja chwały. To Ty pierwszy musisz wiedzieć. Pasterz, prorok, nauczyciel i wszelki inny jeszcze biskup może Ci tylko i wyłącznie potwierdzić to, co jest tu, w Tobie. W Tobie muszą być ugruntowane prawdy Boże. Ty musisz wiedzieć. Wiesz, jak to jest. Nikt mi kitu nie wciśnie. Nikt mi kitu nie wciśnie. Był tu dzisiaj, powiedzmy, Pan. Powiedzmy, ja nie odnoszę się do dzisiejszego spotkania. Ale wiesz, jak jest. Był Pan. A ja na przykład wiem, że nie było Pana. I co? Ty masz rozróżnić. Ty musisz umieć osądzić, rozróżnić, oddzielić. To jest bardzo ważne. Jak zobaczyć, czy poddajemy się duszewnym wpływom? Brak zmiany. Jest jedyny, to jest to, co nie ma. Co to było? Czy to, z czego to było? Jak to było? To było emocjonalne poruszenie. Moje emocje zostały poruszone. Jakiś ciężar ze mnie spadł. Rozpłakałam się, rozpłakałeś się. Ale po tygodniu czasu w ogóle wszystko wróciło do tego samego. Jak, co w ogóle, co od, i to samemu przed sobą trzeba powiedzieć. Wiecie, bo my ani nie nauczamy tego, ani nie mówimy tak naprawdę, że to w ogóle, bo sami kiedyś z tego szydziliśmy. Z latania po konferencjach. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle chodzi o to, żeby przyjąć prawdy Boże do swojego życia i nimi żyć i dalej iść i rozsiewać woń tego, o czym mówimy. To jest chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. A oni znali swojego Boga. A oni wiedzieli, kogo uwielbiają. A oni wiedzieli, w czyim imieniu się modlą. A oni wiedzieli, w czyim imieniu wypędzają demony. A oni wiedzieli, kto jest źródłem ich namaszczenia. A oni wiedzieli. A oni wiedzieli. Bóg chce, żebyś wiedział. Żebyś Go znał. Żebyś Go uwielbiał z miejsca poznania. Wiecie, że wielokrotnie trzeba wykrzyczeć z siebie emocje. Ktoś ostatnio napisał ładnie na internecie. Trzeba wyjąć kij z tyłka i przestać być właśnie spiętym, bo przychodzę do kościoła, bo w ogóle, no bo trzeba się jakoś zachować. Nie. Bądź na tym odcinku drogi z Bogiem, który jesteś, bądź prawdziwy wobec Boga. Ponieważ inaczej wielokrotnie Bóg nie może przyjść do ciebie z pomocą. Z pomocą nie może przyjść do ciebie, ponieważ nie jesteś wobec Niego w ogóle szczery, bo zakrzykujesz rzeczywistość, bo wszystko się wydarzyło, wszystko jest fajnie, już teraz to ustanowiłem, zrobiłem, ale pytanie, czy masz? Czy masz to? Czy to masz? Nie przyjmuj tego legalistycznie. Chcę Ci w ogóle pokazać, żebyś po prostu wiedział, żebyś sam nie dał się oszukać. Wiecie, jacy jesteśmy? Jesteśmy w stanie zakrzyczeć i nazwać rzeczywistość, jak tylko chcemy. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc dla dobra koniunktury mogę wszystko nazwać tak, jak chcę. Tylko pytanie, czy ja doświadczam życia. Siebie nie oszukasz, życia nie oszukasz. Innego człowieka możesz oszukać, ale sam siebie nie oszukasz. I Ty wiesz, jak jest. I Ty wiesz, jak jest. My kiedyś, jak chodziliśmy do więzienia, to
Wielokrotnie na spotkania wychodzili straszni więźniowie, bardzo obtatuowani, z ich twarzy bił mord i pokazywali, jacy to oni są twardzi emocjonalnie, jak sobie radzą i jacy są wielcy. Ale w kontakcie z prawdą Bożą okazało się, że tylko na tym spotkaniu tak pokazują. Ale kiedy wracają do swoich celów, to w nocy płaczą, bo jest im źle. Wiecie, że nie ruszy się w duchowym życiu swoim dalej, jeśli pewnych rzeczy nie nazwie się odpowiednio. Jeśli ich nie nazwiesz też odpowiednio, to też nie będziesz umiał rozróżnić. Jak będziesz oszukiwał sam siebie, to trudno ci będzie rozróżnić. Ja lata temu usłyszałam takie kazanie o tym, aby umieć rozróżnić. Pamiętam, jak wtedy usługujący powiedział, na pewno w swoim umyśle zadajecie sobie teraz wiele pytań. I właśnie wtedy powiedział, zadaj to pytanie w ogóle Bogu. Powiedz w ogóle do Boga, że chcę widzieć. Chcę widzieć i chcę słyszeć. Chcę widzieć i chcę słyszeć. Chcę umieć, ja jako jednostka, chcę umieć rozróżnić, co jest wpływem duchowym, a co jest wpływem duszewnym. Nie chcę się poddawać pod wpływ, który tak naprawdę w ogóle nic potem w moim życiu nie przyniesie. Żadnego owocu, żadnego efektu. I to jest bardzo osobiste. Bardzo, tak jak pokuta jest osobista, tak jak twoje chodzenie jest z Bogiem, tak samo i ta prawda, ona jest bardzo osobista. Powiedz, Boże, chcę umieć rozróżnić, chcę wiedzieć. Nie chcę być osobą, która tak naprawdę daje się wkręcić we wszystko. Pamiętam, jak miałam raka piersi i stanęłam już w wierze, że wierzę Ci, Boże. I pamiętam, byliśmy wtedy na tej właśnie usłudze na Ukrainie i padło takie hasło. Kto chce być uzdrowiony? I teraz jest pytanie, czy ja wierzę, czy ja stanę na prawdzie i wierzę, czy skorzystam z tego męża Bożego? Nie wyszłam po to. Mówię, wierzę, że w Twoich ranach i w Twoich sińcach jest moje uzdrowienie. Nie dam się wkręcić. W przypadku, jeśli chodzi o mnie, to nie mówi do mnie Bóg. Niech ktoś inny skorzysta. Ale jeśli chodzi o mnie, to nie Bóg. To nie do mnie. Nie idę, ponieważ stracę. Choć to był wielki usługujący, posługujący w mocy Ducha Świętego i mogłam wyjść, ale w moim przypadku, gdybym wyszła, to bym upadła w swojej wierze. Mówię, trwam, nie idę, to nie do mnie, niech skorzysta ktoś inny. Jest potężna moc w słowach, które wypowiedział Jezus. Wiecie, że wielokrotnie nie ma żadnej mocy w wypowiadanych słowach. W ogóle bardzo dużo się mówi. Bardzo dużo się mówi, wszystko się obgaduje i wielokrotnie w ogóle nic z tego nie ma. Musisz umieć te rzeczy osądzić. Chcę Ci też powiedzieć, abyś szukał pokarmu stosownie do miejsca, w którym jesteś, aby nie dochodziło w Twoim życiu do zamieszania. Zamieszanie nie przychodzi też z powodu, nie wiem, po prostu przyszło zamieszanie. Zamieszanie przychodzi też z powodu różnych rzeczy. Słucha się dużo nauczeń. Rozumiecie? Nieadekwatnych tak naprawdę do miejsca, w którym się jest. Nieadekwatnych do miejsca, w którym się jest. Musisz przykładać duchową miarę do duchowych rzeczy. Chciałabym teraz powiedzieć coś bardzo osobistego. Czy jest Mateusz Łakomski? Nie wiem, kiedy to było. Czy to było rok temu, czy to było półtora roku temu. Miałem takie słowo tutaj do Mateusza, że widzę go w Holandii, bodajże w Gołdzie, że prowadzi szkołę. Jeśli to się nie wydarzy, to było fałszywe.
Jeśli to się nie wydarzy, to znaczy, że to było fałszywe. Rozumiecie? Przyszliśmy do Jezusa. Jesteśmy wspólnotą. Jeśli to słowo się nie zrealizuje, to co to jest? Fałszywe proroctwo. I Bóg chce, abyśmy tak funkcjonowali, abyśmy nie dali się wkręcać. Jeśli znamy swoją wartość i wiemy, że nasze życie ukryte jest w Bogu, tak? Moja wartość jest w Chrystusie. To co z tego, że ja powiedziałam takie słowo, które się nie zrealizowało? A gdybym nie powiedziała? A jest od Boga. Tak? Ale musimy umieć osądzać. Musimy umieć osądzać. Bardzo też ważne, abyś na początku, bo wiecie, w różnych jesteśmy miejscach. Naprawdę w różnych jesteśmy miejscach. I życie pokazuje. Nie niedzielne spotkanie. Prawdziwy nasz stan, tak, pokazuje od poniedziałku do soboty. To jest realny nasz stan. I teraz bardzo ważne, jak do tego się odniesiesz. Zobaczcie, tak, ja na przykład 3 lata temu zaczęłam ćwiczyć na siłowni i pierwszą rzeczą, którą zaobserwowałam u siebie, to, że mi się wyprostowała postawa. W ogóle miałam krzywy kręgosłup. W ogóle zaczęłam ćwiczyć, gdzieś tam schudłam i tak dalej, ale pierwsze co, wyprostował mi się kręgosłup. Teraz zaczynam obserwować zupełnie inne rzeczy. W ogóle widzę, że jedną stronę mam słabszą. Kręgosłup już mam wyprostowany, postawa mi się wyprostowała, ale na przykład widzę, jak na przykład sobie robię przysiady, to w ogóle widzę, że mam jakoś lecę na jedną stronę, w ogóle mówię jakoś, nie wiem, coś mam tam w ogóle nie tak. I tak samo jest, kiedy poznajemy prawdy Boże, kiedy przyjmujemy ten podstawowy w ogóle pokarm, tak? Kiedy umiemy rozróżnić, osądzić, nie dajemy się w ogóle, że tak powiem, upić temu wszystkiemu wielokrotnie, co jest nieraz naprawdę emocjonalne, poruszeniem tylko i wyłącznie emocji, za czym tak naprawdę nic nie idzie. Umiej wykrywać błędy, umiej wykrywać w ogóle to, co jest w ogóle fałszywe, a to, co jest prawdziwe. To bardzo ważne. To naprawdę bardzo ważne rzeczy. I teraz zobaczcie. I żyjemy w czasach ostatecznych, a więc musimy postawić na ortodoksyjne chodzenie z Bogiem. Inaczej diabeł nas wciągnie nosem. Rozumiecie? Ortodoksyjne. Kiedy słuchałam tej konferencji z 96 roku, mówię, kurczę, tyle lat minęło, a już tam wtedy Derek Prince głosił, że w czasach ostatecznych z uwagi na to, że bezprawie się rozmnoży, miłość wielu osiębnie. I teraz powrócę jeszcze raz na przykład do proroctw. Jeśli w Kościele mówimy pewne rzeczy i one nie są osądzane, to wiecie, co zostaje na Kościele? Ciężar. A kiedy osądzimy, tak, to nie będzie tego ciężaru. Kiedy podejdziemy w sposób odpowiedni, w sposób profesjonalny i w Królestwie Bożym nie ma miejsca na niebycie profesjonalnym. Nie ma takiego miejsca. My musimy w sposób profesjonalny podejść do naszego życia, do prowadzenia wspólnot, do bycia liderem, tak? Inaczej, to wiecie, to nie ma, bo Bóg ustanowił swoje prawa. Wielokrotnie z masy wypowiedzianych słów naprawdę nie ma nic. Bóg wyzywa nas dzisiaj, wierzę. Badam to, co się dzieje na świecie. I coś wam powiem. Wszyscy wracają do podstaw, do klarownych fundamentów, do prostoty. Prorocy prorokują, że wracamy do prostoty.
Wracamy do prostoty. Odrzucamy psychologię. Biblia tego nie potrzebuje. Kościół tego nie potrzebuje. Derek Prince miał ogromne pokuszenie, aby powyciągać dziwactwo. Studiował filozofię. Rozumiecie? Słowo Boże się nie zmieniło. Ono wciąż działa. Ono jest wciąż klarowne. Kiedy oglądałam tę konferencję i zobaczyłam tam pastora, którego uważam, że jest jednym z lepszych nauczycieli w Polsce. Jest w miejscu, jakim jest, ale jest jednym z lepszych nauczycieli. I był tam jako 20-paroletni człowiek na tej konferencji. I kiedy Derek Prince skończył swoje klasyczne głoszenie, a wiecie, jak on głosi? Stoi, czyta Biblię, patrzy się na ludzi i czyta Biblię. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Masa ludzi płakała na samo wypowiadane Boże Słowo. Bardzo mnie to spiłowało. Spłakałam się jak bóbr, i w ogóle słowa, które on głosił, na nowo porozdzielały we mnie rzeczy. W ogóle mówię, wow. Odpowiem za to, co mówię. Nie mogę mieszać ziarna. I kiedy skończył głosić, nachyliła się do niego jego żona. Oczywiście religijni ludzie powiedzą, chustkę miała na głowie. Daj spokój. Do takiego miejsca poznania doszło. Ale za to, co było im objawione, dostaną nagrodę. Dostali nagrodę. Nachyliła się do niego i powiedziała tak. Mam proroctwo. Zaraz wam powiem, jakie to było proroctwo. I on w tym czasie wezwał ludzi do przodu. Tych wszyscy, którzy chcą służyć Panu. Chcecie służyć Panu? A tam masa ludzi. Chcemy służyć Panu. Chodźcie do przodu. I ona wypowiedziała to proroctwo. Nigdy Cię nie zostawię. I nigdy Cię nie opuszczę. Na jakimkolwiek odcinku swojej drogi będziesz. Wiedz, że zawsze jestem z Tobą. I moje oczy spojrzały wtedy na tego pastora młodego. Ja mówię, to słowo, które on tam wtedy dostał, jest lampą i pochodnią przez 25 lat jego służby. Rozumiecie? To słowo, które ona wypowiedziała, ktoś może powiedzieć, jakie to było proroctwo. To było z Boga, to było z Ducha. Bo Duch Święty przypomina wszystko, co powiedział Jezus. My musimy brać autorytet nad pewnymi słowami, które zostały wypowiedziane. Trzeba je przekląć. Nie opuszczę Cię i Cię nie zostawię. Będę z Tobą na każdym odcinku drogi. Gdziekolwiek postawisz swoją nogę, jestem z Tobą. Nie było w tym krwi, w ogóle nie było w tym jakichś, nie wiem, emocji. Rozumiecie? Ona po prostu wypowiedziała takie słowo. Ja to powiedziałam do was w sposób emocjonalny. Ona wypowiedziała normalne słowo. A sala wyła. To jest poruszenie ducha. A sala wyła. A to słowo, które zostało wypowiedziane, jest lampą dla wielu usługujących. I nieważne, co oni dzisiaj zrobili. Rozumiecie? Bo to w ogóle mi nie obchodzi. Chodzi mi o klarowne słowo. Chodzi mi o umiejętność rozróżnienia tego, co duszewne, a co duchowe. Tego, co fałszywe, a co prawdziwe. To w ogóle, wiecie, to mnie to w ogóle przeszywa. To we mnie... Ja modlę się, aby to pragnienie rozróżnienia między tym, co prawdziwe, a tym, co fałszywe, aby wam przyświecało. My nie możemy, inaczej w ogóle Kościół nie wzrasta. My mówimy, bo my chcemy jakiego przebudzenia? My się mamy przebudzić.
To my mamy się przebudzić. Mamy się przebudzić dla miłości, dla prawdy. Miłość dla prawdy. Miłość dla prawdy. Miłość dla słowa. Ludzie mówią, nie, słowo nie działa. Nie czytam Biblii, to nie działa. Inne języki nie działają. Modlitwa nie działa, to nie działa. Nic nie działa. Działa, działa. Trzeba postawić klarowną diagnozę. W dupie masz to wszystko. Prawda jest taka. Prawda jest taka, że jak się tego nie praktykuje, to jest tak, to jest nieistotne, to jest nieważne. Ale jak się praktykuje, ja byłam uczona tak, przychodzi ktoś do ciebie, ma problem, powiedz, chodź pomodlimy się 30 minut innymi językami. Gwarantuję ci, że problem minie. Masz problem z czymś? Chodź na ulicę, będziemy głosić Ewangelię. Chory jesteś, przestań się koncentrować na chorobie. Chodź, pomożemy komuś innemu. Chory jesteś, w ogóle cierpisz? Siedzisz w domu, już jest ci trudno? Przychodzi do ciebie jakaś w ogóle schiza. Jestem chory. Idę na spotkanie, jestem chory. Pouwielbiam coś. Chodź, przestań, skoro to nie działa, to chodź. W ogóle zmień schemat. Schemat zmień. Na każdym etapie twojej drogi musisz być gotowy, aby zmienić płaszcz. Gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś, musisz być gotowy, aby zmienić płaszcz. Pewien usługujący w 1958 roku był w Kisumu. I uważał swój stan duchowy za bardzo dobry. Poszedł sobie nad jezioro Wiktorii. W szoku byłem. I w ogóle mówi, poczytam Biblię. Poczytam sobie Biblię. A w ogóle uznaje swój stan za bardzo dobry. I powiem więcej, jego stan był bardzo dobry. Odnośnie zmiany płaszcza. Jego stan był bardzo dobry. I w tamtym czasie miał usługiwać dla studentów w koledżu. Ale przeczytał słowo. Ewangelia Mateusza 24:14. Poczekajcie, zobaczę, czy tutaj. Wcześniej. 24:12. Ale w jego sercu było takie ciche pragnienie. Panie, chcę się przyczynić do szybszego Twojego przyjścia. Powiedział Bogu takie coś. Jestem nauczycielem teraz na koledżu. W ogóle nauczam i tak dalej, ale gdzieś w nim jest coś, co się porusza. Chcę się przyczynić do szybszego Twojego przyjścia. I czyta to słowo. I teraz zobaczcie, nie można w ogóle powiedzieć, że to nie działa. To działa. Słowo działa! I on czyta. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I on mówi, wow! I wiecie, co się dzieje? On się z tym zgodził. I wtedy otworzyły się drzwi w sposób nadnaturalny. Wiesz, jak jest. Dopóki coś trzymasz, nie widzisz Bożego poruszenia. Puszczasz, nagle wór się rozsypał. Bożego błogosławieństwa. Ściągnął. Ja nie mówię, że tamte rzeczy były złe, ale on chciał czegoś innego, chciał czegoś więcej. Chcę się przyczynić. Do czego? Do szybszego Twojego powrotu. Tam to było fajne. A to? I kiedy on się z tym zgadza, to czyta. To, co się dzieje? Otwiera się przed nim audycja radiowa i zaczyna głosić Ewangelię do wszystkich narodów! Rozumiecie? Co się dzieje? Zmiana. Gotowy na zmianę płaszcza. Ciągło. Gotowy na zmianę płaszcza. Kiedy coś w twoim życiu nie działa, to zmień płaszcz. Zmień płaszcz. Amen? Amen. Amen.
Chcemy poruszenia. Chcemy właściwych rzeczy. Musimy wejść we właściwe rzeczy. Wiecie, że wielokrotnie w tą taką właściwą, swoją w ogóle służbę często się naprawdę wchodzi po kilkunastu latach. Po kilkunastu latach. Bardzo mnie poruszyło to, co Derek Prince powiedział. Musisz umieć rozróżnić. Nie trwaj w uporze. Na siłę coś tam, na siłę w jakimś w ogóle kierunku w ogóle. Jeśli widzisz, że ten kierunek, w którym idziesz, tak, nie przynosi ci żadnego efektu, tak, to nie wal tego konia, który już nie żyje. Wio. Nie, on nie pójdzie, bo on zdech. Trzeba powiedzieć, konie, zdech. Tak, zmieniam płaszcz. Zakładam płaszcz, biorę jakąś następną habetę i jadę. Nie mogę powiedzieć inaczej. Nie mogę powiedzieć inaczej, bo nie byłabym sobą. Wy te rzeczy sądźcie. Sądźcie mnie, sądźcie to, co powiedziałam. Nie przyjmuj tego absolutnie w sposób legalistyczny, tak? Tylko bądź wolny do podejmowania decyzji. Bo co ci w ogóle powiem? Wysłuchane kazanie to nie znaczy, że w ogóle ono jest przez nas przeżywane, tak? To tak w ogóle nie działa. My zawsze będziemy głosić gdyby ortodoksyjnie na wyrost, dlatego że my wszyscy jesteśmy w bardzo różnych stanach i każdy z nas musi umiejętnie z tego wszystkiego wziąć pokarm dla kogo? Dla siebie. W ogóle we mnie jest cały czas taka w ogóle coś bardzo takiego prostego, wiecie, ja chciałam prosto i jest we mnie ta prosta perspektywa. Przez rok tutaj z niektórymi dziewczynami prowadziliśmy takie spotkanie dla żon, ale jednak zdecydowałam, że od tego roku już nie będę tego prowadził. Dlaczego? Bo ja rezygnuję z rzeczy mniej ważnych na poczet rzeczy ważniejszych. Dziewczyny mnie zrozumiały, nikt nie ma pretensji, rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że ja będę robiła rzeczy inne. Teraz mam, że chcę robić coś innego, chcę na przykład wychodzić na ulicę. Cały czas musimy być gotowi do zmiany. Do zmiany płaszcza. Do zmiany w ogóle kierunku. Patrzę, co działa. Nie należy się uchwycić czegoś. Ja nie mówię, żeby masz się chwycić prawd Bożych, tak. Ale jeśli widzisz, że idziesz w jakieś miejsce w ogóle, a to nie działa, no to w ogóle ja chcę coś zmienić. I to, zobaczcie, taki prosty przykład. Kiedy w rzeczywistości takiej naturalnej masz pracę i zarabiasz bardzo malutkie pieniążki, tak? To co robisz? Zmieniasz pracę, bo chcesz zarabiać więcej. Jeśli w świecie duchowym, w twojej służbie nie widzisz efektów twojej służby, no to co? Zakrzyczysz to? No można. Nie. Należy coś zmienić wielokrotnie. Formę, modlitwę, tak? Coś należy zmienić. To są w ogóle naprawdę bardzo proste rzeczy. Bardzo proste rzeczy. Jeśli będziemy mieli stabilne kręgosłupy, to naprawdę będzie można podnosić ciężkie ciężary. Ja wielokrotnie na siłowni jakiś tam zrobię sobie cięższy trening, ale widzę, że zrobiłam go bardzo źle. Że po prostu na siłę coś tam podniosłam i jakaś kontuzja się pojawi i tak dalej. Powracam z powrotem do mniejszego ciężaru. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważne jest efektywne wykonanie tego ćwiczenia. Tak? Raz na jakiś czas robię jakiś wyskok, tak? A wielokrotnie potem wołam ratunku, bo nie mogę tam z siebie czegoś ściągnąć w ogóle, żeby mi tam coś nie pękło, żeby jakieś przepukliny nie dostała. I powracam do mniejszego na przykład ciężaru. Ale umiem też te rzeczy przełożyć na moje życie duchowe. Wielokrotnie pędzimy do przodu, a czasami naprawdę trzeba zrobić krok w tył. Kiedy widzę, że tak naprawdę idę do przodu, ale to, co dzisiaj mówię o sobie, to, co robię, jest dla mnie ciężarem. I to jest mocno, mocno, mocno nadwyrężone i na wyrost w ogóle, to ja jednak robię ten krok do tyłu. I czy to jest tak naprawdę złe? Nie. Nie, bo w ogóle kiedy ty masz relację z Bogiem, co cię w ogóle tam, że ktoś coś o tobie powie? A ona to robiła to, a teraz się wycofała. Słuchajcie, ludzie mówili i zawsze mówić będą. Nie powinno nas to interesować. Należy postępować właściwie.
Słowo Boże mówi, cóż ci człowieku, że cały świat pozyskasz, a na duszy swojej szkody poniesiesz. My mamy być szczęśliwi. My mamy być szczęśliwi. Wiecie, dlaczego słowa, które wypowiadał Derek Prince, tak rozdzielały? Dlatego, że on żył tym, co mówi. On żył tym, co mówi. Ja w ogóle jak patrzyłam, jak oni funkcjonują, to w ogóle mówię, Boże, to jest dla mnie kosmos. Ona przy nim cały czas stała. On głosił, a ona stała na baczność. Przez prawie 2 godziny, w chuścinie na głowie, w ogóle, i jeszcze mu tam coś, ja nie wiem, czy mu nawet spodni nie poprawiała w ogóle, potem, bo w ogóle wiecie, jak gdyby o Dereku Prince to jest taka historia, że te wszystkie jego żony to były w ogóle bardziej, bo w ogóle mądrzejsze były od niego. W ogóle były mądrzejsze. Ale to on był w ogóle powołany na naprzód, wiecie. I jak w ogóle przyglądałam się w ogóle, co ona tam mówi, ta żona jego tam robi pod tą kazalnicą. Nie, może nawet mu spodnie poprawiała. Może chciała, żeby dobrze wyglądał w ogóle i poprawiała mu tam gacie. Wiecie? Ale słowa, które on wypowiadał, w ogóle była w nich moc. Była w nich moc. Wiesz wielokrotnie, jak jest. Już na pewno wielokrotnie wy umiecie te rzeczy osądzić, że ktoś podniesie głos i jest namaszczenie Świętego Ducha, a ktoś podniesie głos i jest demoniczna atmosfera. No tak, tak to wygląda. Jeden podniesie głos i jest w ogóle duchowo, a drugi podniesie głos i jest w ogóle, wow, szatanie. Wiecie, nie bójcie się tak naprawdę powracać i stosować proste prawdy. Żyjemy w takich, a nie w innych czasach, że moc Ewangelii będzie coraz mniej atrakcyjna, a diabeł będzie nas pędził w udziwnianie. To jest, ja w ogóle uważam, że to jest naprawdę prorocze. Diabeł będzie nas pędził w kierunku udziwniania. No co, ty Ewangelii głosisz na ulicy? O Jezusie mówisz? Że to Jezus uzdrawia? Tak. W czasach ostatecznych Ewangelia będzie bardzo mało atrakcyjna. I to jest dla nas, abyśmy trzymali się klarownych prawd Bożych, bo musimy w to wierzyć, że Jego Słowo, tak jak jest napisane, ono dalej ma taką samą moc. Taką samą moc. Amen. Amen.